całym domu słychać go. Włosy czeszę raz na rok. Nie wie nikt jak mówić doń. Koszmarny Karo. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chce pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład. Koszmarny Karo. La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam. Koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Manipulator wiru czasowego? Jest! Jaha! Modulator danych jazdy? Jest! Inicjacja wstecznego ciągu jest! Ojej. Wehikuł czasu koszmarnego Karolka. Karolku! 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 Odejdź, robalu, bo mi wszystko popsujesz! Ale teraz moja kolej. Mama mówi, że masz się ze mną dzielić. Mama mówi, mama mówi. O, ratunku! Karolku, jesteś koszmarny, przestań natychmiast. Karolek nie pozwala mi się bawić w pudle. Karolku, mówiłam, żebyś wszystkim dzielił się z Damiankiem. Zaraz przyjdzie panna Miodzik porozmawiać o kostiumach do przedstawienia. Panna Miodzik? Cudnie! Przeróbmy nasze pudło na mały domek dla niej. Niestety muszę wyjść na chwilę. Karolku, błagam cię, bądź grzeczny. O, wytniemy okna, a tu namalujemy kwiaty. Nie, nie waż się ruszać mojego pudła. To wehikuł czasu, robalu. Właśnie, że nie. Jest zrobione z tektury. Przywieziono w nim nową pralkę. Gdyby wyglądało jak wehikuł czasu, każdy chciałby je ukraść. Nie znasz się na tym. To taki kamuflaż. O... Nie, ściśle tajne. O, jeżeli to prawdziwy wehikuł czasu, to chcę go wypróbować. Nie możesz. Jesteś na to za młody. Wcale nie. A w ogóle to i tak ci nie wierzę. No to popatrz, że jest prawdziwy, udowodnię ci, przenosząc cię do przyszłości. Cofnij się, chyba nie chcesz, żeby osmalił cię podmuch eksplozji. Nie wierzę, że przeniesiesz się w przyszłość. Przenoszę się w przyszłość! Karolku? Naprawdę ci się udało? O, to najprawdziwszy wehikuł czasu. A jeżeli on tam zostanie na zawsze i nigdy do nas nie wróci? Będę mógł oglądać w telewizji, co mi się spodoba. Gdzie ja jestem? Karolek? Damianku, byłem w przyszłości. O, zestarzałeś się? Tak, udałem się w 23 wiek. Poznałem swojego praprawnuka. Też mieszka w tym domu i wygląda dokładnie jak ja. Też jest brzydki? Coś ty powiedział? A nic. A jaka jest przyszłość, Karolku? Potworna. To znaczy potworna. Ludzie jedzą tylko warzywa. Chłopcy noszą sukienki. Wszyscy mówią językiem ag. Ek, ebi, blok, blich. O, zigel, nie łyp, łyp. Loli, niob. A do domu zadają strasznie dużo lekcji. O,
to fajnie. Chcę polecieć w przyszłość. Sam muszę się o tym przekonać. Damian? Nie zatrzymasz mnie, Karolku? Ale bracie, nie polecisz tak. Będą się z ciebie śmiać. O nie! Poczekaj. Dobrze, teraz wyglądasz jak chłopiec z przyszłości. Nie będziesz w stanie porozumiewać się z nimi, jeżeli nie wypijesz napoju Bibble Bubble. Jestem gotowy. Tylko pamiętaj, jak już będziesz na miejscu, zanim wyjdziesz na zewnątrz, policz do 10. Chyba nie chcesz, żeby kawałki ciebie wylądowały w innym wieku? Żegnaj. Jestem na miejscu. Teraz drugi etap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, nie udało się. Karolek? Jestem Zog. A ja jestem Damianek. A, jesteś moim bratem Damiankiem. Twój przemiły brat Karolek opowiadał mi o tobie, kiedy przybył tu z przeszłości. O, w ten sposób witamy swoich krewniaków. Witaj! Jedną chwileczkę. Karolek mówił mi, że chłopcy z przyszłości noszą sukienki. To prawda. To dlaczego ty masz spodnie? Jestem dziewczynką. O, Karolek nigdy nie przyznałby się, że jest dziewczynką. Chyba naprawdę znalazłem się w przyszłości, chociaż tu jest jak w naszym salonie. Bo to muzeum Damianka, bo tu w przyszłości będziesz sławny. Patrz, to twój królik i twoje książki do matmy. Pobiłeś rekord świata w dodawaniu. Coś ty! Przespaceruj się, proszę, po ogrodzie. Powiedz, czy jest dobrze odtworzony. O, z przyjemnością. Nie mogę się doczekać, kiedy powiem mamie, że w przyszłości powstanie muzeum Damianka. Tak! Nie wierzę. Wszystko wygląda tak samo jak dawniej. Damianek? Co on robi? Ładna suknia. Dziękuję. Witam. Wyglądacie zupełnie jak wasze antenatki. Dziwne. Tak, dziwne. To musi być dziwne spotkać kogoś z przeszłości. Tak, naprawdę jesteś dziwny. Podpuścił cię Karolek? Pomógł mi przenieść się do przyszłości. Jakiej przyszłości? O nie. One śmieją się ze mnie! Karolku! Puść mnie! Puść mnie! Puść! Karolku, puść mnie! To najlepszy numer, jaki wyciąłem! Otwórz drzwi! Damianku, co się tu dzieje? I dlaczego masz na sobie moją sukienkę? To przez Karolka! Powiedział, że jestem w przyszłości! Karolu, pozwól! Słucham. Idź do swojego pokoju. Do końca dnia nie będziesz oglądał telewizji. Ja otworzę. Dzień dobry, panno Miodzik. Dzień dobry, Damianku. Och, widzę, że masz piękny kostium. Gotowy do przedstawienia?
O tak, panno Miodzik. O, Karolek! Twój kostium też jest świetny. Też możesz wystąpić w przedstawieniu. Nigdy w życiu nie wystawię się na pośmiewisko w tej kiecce. Mamy idealną rolę dla ciebie. Tak, Karolku. Ja się nie nadaję.